Nagrywał Bezeliusz, montował Blupex. Siemanko, z tej strony Bezeliusz. Dzisiaj gościmy u Blupexa w pokoju z racji tego, gdyż jestem jego tatą. Tak więc zrobimy sobie unboxing zestawu Mega Construct Black Series Game of Thrones. Zestaw nosi nazwę Battle Beyond the Wall, czyli Bitwa pod murem. Skład zestawu. Jeżeli już go odpakujemy, wchodzi Jon Snow, jeden z głównych bohaterów Gry o Tron. Night King, czyli Nocny King, Nocny Król. To jest ktoś, z kim oni cały serial próbowali przygotować się do walki. No i White, czyli Strzyga, Nieumarły. Takie jakieś średniowieczne zombie. No więc mamy opisy, mamy screeny z HBO, mamy wilka w herbie. Pudełko 176 elementów, całkiem przyjemne. Postacie na pudełku wyglądają dosyć zbliżone są do serialowych, aczkolwiek wydaje mi się, że proporcje coś są nie do końca. Takie mam wrażenie, jakby te postacie były mniejsze niż powinny być. No więc co tu gadać? Otwieramy. Pudełko odkładam. Jest instrukcja. Wszystko ładnie pokazane. Co, gdzie, jaki klocek, ile części, figurki. Tak więc mamy instrukcję. Woreczek z małymi elementami. Nie widzę, żeby były ponumerowane. Woreczek, tu są figurki i inne elementy. I największy woreczek. Chyba elementy muru są. Niestety nie są to ponumerowane klocki. Czy co ja mówię, klocki? Woreczki. No to zaczniemy od woreczka, w którym są minifigurki oczywiście. W woreczku mamy więcej woreczków. I to tak jakby za mało plastiku w oceanach. Dobra, to odkładam. Są jakieś elementy. Jest jakiś płomień. Nie wiem, co to jest. To na pewno jest jakiś. Dobra, no to co? Zaczynamy od Jona Snow. Jon Snow. No. Uda się rozpatrzenia w instrukcję, czy się nie uda? Staramy się, żeby się udało. Co my tu mamy? Aczkolwiek teraz już kosmetyka będzie. Duży biały i mały biały.
strony ten mały, ten marker. I teraz tak. To idzie tu. Bardziej tu. OK. A to drugie. Widzę. Żeby to lepiej zaprojektował. To drugie idzie tu. Po co to niebieskie było, jak to i tak było przykryte przez to białe? Mamy jakieś gałązki. Jest gałązka. Gałązka ma być tu. Jest gałązka. I teraz tak, tu ma być światełko. A te dwa mają być tu i tu. Ja się to rozwali. Tak to mamy zrobione. Szary idzie tu. Znowu światełko. Teraz to białe. I teraz te małe kąski. Taki i taki. Idę tu na wierzch. A ten idzie. No mówiłem, że nie jest nic uszczelnione. Ok, mam. Jeszcze jakieś kropki zostały, zaraz tutaj pokombinujemy. Te takie, z tego się zawsze robiło sygnały na radiowozach z Lego. Dwa się stawiało i dwa światełka, albo jeden na środku. I na dach samochodu policyjnego. Tak było. Jeden mały tutaj, a dwa płomienie tutaj. Co teraz? Teraz to takie coś, taki klocek, można by to nazwać patelnia. Tu i tu. I to idzie tu. Ok, mamy to. Tu idzie taki szary, tylko żeby był właściwie ścięty. Dobra, to idzie tu. Okej, mam to. I to tyle? Garść zapasowych klocków. Nie wiem, czemu nic z tym nie zrobić. Można podokładać jakieś takie kamyczki, porobić coś tamtego. Tu, o. Czemu nie? Tu wyrzucić jeszcze, o tu. Taki kamo, co by się ktoś nie potknął, albo potknął. Tam różne osoby życzyli w tym serialu. Tyle dodatkowych klocków to normalnie niemożliwe. To niech będzie, że teraz nie patek. Teraz. Nie. Co mam zrobić? O. Tak, coś. A to w ogóle, czemu to tu jest? Nie wiem, do czego to służy, nawet nie ma w opisie, że jest taki klotek. Dobra, tak więc, bitwa pod murem, gra o tron,
prezentuje się w ten sposób. Dla fanów serialu całkiem niezła sprawa. Można postawić na półce i od czasu do czasu wycierać z tego kurz. Tak więc łapki w górę, dzwoneczek i subskrypcję dla Bluepexa. Nara.